Marcelina, miło mi cię zobaczyć. I w tamtej roli prowadzącej dzisiejszą ramówkę to też była duża przyjemność, ale mam wrażenie, że dla ciebie to musiał być ogromny stres, żeby występować przed wszystkimi nami i przed Edwardem Miszczakiem, który na środku sceny był cały czas. Nic więcej dodać jest nic ująć. I wiesz, ale też z Maćkiem Rokiem bardzo fajnie się dogadujemy. No ale też jesteśmy obydwoje bardzo nowi. Dosyć. No, wszyscy prawda. Byliśmy nowi, znaczy jesteśmy nowi. No więc to była bardzo jakby takie bardzo miłe wyróżnienie, no mobilizacja z pewnością. Jednak jak widzisz tyle gwiazd, tyle osób, to tyle znajomych twarzy, ale też nieznajomych, bo jednak nie wszystkich seriali znasz. No to jest taki stres, wiesz, kogo zapytać, to jak, żeby to wszystko było ułożone. Cześć! Mała fanka. Tak, mała fanka. Więc wiesz co, no brak słów, nie? Ale wstałaś dzisiaj nie miałam braku słów, tylko tu mam teraz, nie? Miałaś natłok słów, Marcelina, ale czy ty rano wstałaś ze ściśniętym żołądkiem, czy w takich chwilach czujesz jakieś podekscytowanie bardziej niż stres? To się miesza, wiesz, to się tak przenika i najważniejsze jest to, żeby właśnie siebie nie wyprowadzić, bo ja czuję, że ty zadajesz to pytanie, bo tak sobie myślisz, jak ja bym tam, kurde, stał, no. Co bym zrobił, tak myślisz? No myślę, że tak, ale tam, no, tam było bardzo wiele takich momentów, które były trudne, bo po prostu to jest dynamiczna sytuacja, nowy dyrektor programowy przed wami. No, i gwiazdy, które często nie wiedziały, że za chwilę będą w ogóle odpowiadać na pytania, więc to jest taka rozmowa nieplanowana. Dokładnie, więc wiesz jak to wygląda, nie? Ktoś jak nie wie jak co powiedzieć, więc tam na szczęście ja mam coś takiego, że jak najważniejsze jest to, żeby się nie zestresować i żeby po prostu nie wyjść w tą taką delirkę, nie pić żadnych tych takich energetyków ani kawy, bo ja już swojej energii mam za dużo, więc ja jestem bardziej ta, która musi sobie z tej energii na zewnątrz wejść w siebie i jakby pomyśleć o tym, że okej, skupić się, gdzieś tam być po prostu tą swoją naturalnością, przebić te serca, no bo to Chyba tylko tyle. Dzisiaj pożegnali... Nauczyć się też materiału całego, nie? Dzisiaj pożegnaliśmy panią Ninę Terentjew i przedstawiliśmy oficjalnie nowego dyrektora programowego. Czy ty miałaś już okazję spotkać się z dyrektorem Miszczakiem? Znaczy, no tak. Widzieliśmy się na takiej oficjalnej kolacji zapoznawczej wszyscy. I była pani Nina i był właśnie pan Edward Miszczak i jakby cała też tutaj nasza takie osoby, które prowadzą programy. Mieliśmy taką oficjalną kolację. Nie wiem, czy to mówili o tym, czy nie, ale nas tak jakby trochę zapoznali. Więc to tak, ale no wcześniej, wiesz, no to nasza pierwsza scena wspólna. Wiele gwiazd po tych zmianach już wie, czy zachowuje swoje programy, albo co będzie na jesieni, a czasem właśnie jest duży znak zapytania. Ty martwisz się o swoją pozycję, co wiesz na dzisiaj, a czego jeszcze nie wiesz? Wiesz, jak to jest. Nie, Nie, znaczy nie wiem, czy się martwić, nie martwić. Ja po prostu wiem, że jak ma coś być moje, to będzie moje. Mamy ten drugi sezon Farmy, właśnie 24 lutego jest finał, jest na żywo, drodzy Państwo. I akurat tam możecie głosować na swojego faworyta, więc teraz my nagraliśmy to do puszki, ale finał jest na żywo. Więc tam spośród trzech uczestników możecie, kochani, wybierać. I mam ten program do 24 lutego, a co będzie później, zobaczymy. A tutaj ptaszki świerkają, że później będzie takie pasmo śniadaniowe, taka telewizja śniadaniowa. Będziesz jego częścią, albo czy chciałabyś być jego częścią? Na tyle, ile nam możesz powiedzieć. No, ja słyszę o tych ptaszkach od was wszystkich, kochani, tu. Właśnie na czerwonych dywanach i za kulis, ale u nas tam... Nigdy nie byłaś w gabinecie dyrektorskim starego czy nowego szefa, by o tym porozmawiać? Nie. No ja przysięgam nie. Przysięgam nie. I nic na ten temat właśnie nie wiem, bo z tego... Z tego, co już... Naprawdę wywiady. Z tego, co wiem, to nic jeszcze nie jest rozsądzone. A ja, no, wiesz, prowadziłam taki program przez ponad 5 lat. A teraz... A teraz się cieszę, że mogę prowadzić program Farmę.